Dzień dobry, nazywam się Sebastian Orłach i jako Product Manager w firmie Mentor chciałbym zaprezentować Państwu pokrótce pierwszą część naszej oferty Laboratoria Przyszłości 2021, mianowicie asortyment 3D. Zanim jednak przejdziemy do produktów, chciałbym pokazać Państwu, jak oferta prezentuje się na naszym sklepie. Naszą ofertę podzieliliśmy na kilka kategorii, z czego wyposażenie podstawowe obejmuje gotowe zestawy oraz produkty, które szkoła musi zakupić w ramach dofinansowania jako wyposażenie obowiązkowe. Nasze zestawy podzieliliśmy na dwie grupy, produkty 3D oraz produkty AV, które dzielą się na kolejne trzy warianty. Basic, Standard oraz Premium. Dzisiaj przyjrzymy się pierwszej kategorii, zaczynając od drukarek 3D. Głos oddaję naszemu specjaliście, Sylwestrowi Zesońskiemu. Zapraszam na prezentację drukarki Adventure 4 oraz omówienie drukarki Creator 3 od Flashforge, dystrybuowany przez firmę Mentor Polska. W projekcie Laboratoria Przyszłości drukarki powinny spełnić kilka podstawowych wymogów. Jest to chociażby zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność Wi-Fi, zdalny podgląd wydruku, minimalne pole robocze 15x15 i 15 cm, kompatybilny slicer, czyli oprogramowanie do drukarki, które będzie przetwarzać projekt na kod rozpoznawalny przez drukarkę, gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis. SLA, czyli wsparcie i serwis techniczny, takie do 3 tygodni. Wsparcie techniczne przede wszystkim w języku polskim oraz instrukcje obsługi w języku polskim i interfejs w języku polskim i angielskim. W ciągu najbliższych kilkunastu minut postaram się pokazać, jak te warunki zostały spełnione przez oferowany sprzęt marki Flashforge. Drukarka Flashforge Adventurer, którą widać również na udostępnianym przeze mnie ekranie, jest drukarką podstawową, która jest oferowana szerszej gamie odbiorców ze względu na jej przystępność cenową, jak i przede wszystkim uniwersalność. Drugą drukarką oferowaną przez Mentor System Audiowizualny jest drukarka Creator 3, która będzie omówiona w dalszej części tej prezentacji. Sam Flashforge Adventure 4 jest drukarką w pełni automatyczną, co oznacza, że wiele procesów, które zachodzą w drukarce, jest zautomatyzowanych, tak jak chociażby widoczny na prezentacji system poziomowania stołu. Drukarka przede wszystkim ma zalety w postaci obsługi wielu rodzajów filamentów. Filamentów, czyli ten materiał, z którego powstaje wydruk. I tutaj mamy spełnione wymagania podstawowe, czyli obsługę filamentu PLA i ABS, ale oprócz tego obsługuje takie filamenty jak PETG, który jest troszeczkę lepszym filamentem niż ABS ze względu na łatwość druku oraz bezpieczeństwo pracy w szkole, czy chociażby PC. Maksymalna temperatura takiej drukarki zależy także od ekstrudera, czyli od głowicy, której użyjemy, wynosi do 265 stopni. Obecnie na drukarce, którą macie okazję zobaczyć, zamontowana jest głowica 265 stopni, ona jest tutaj schowana u góry, natomiast drukarka posiada głowice wymienne, tutaj jako przykład głowica 04240, tak więc w sumie tych głowic jest 4, które można opcjonalnie dokupować i wymieniać. Każda głowica przystosowana jest też do troszeczkę innych warunków pracy i pracy z różnymi filamentami. Oprócz tego drukarka ma pole robocze, taką platformę roboczą, która widoczna jest tu na dole. Ta platforma nagrzewa się do maksymalnej temperatury 110 stopni. Pozwala to na drukowanie chociażby w PET czy filamencie ABS, który wymaga zamkniętej komory oraz właśnie podgrzewanego stołu. Prędkości drukowania to do aż 150 mm na sekundę, natomiast wszyscy, którzy odrobinę druku 3D siedzą, się znają, powinni wiedzieć i wiedzą na pewno, że czasami te wydruki trzeba jakby zwolnić, żeby ten wydruk był wolniejszy. Obszar roboczy, to jest dość ważna, istotna kwestia tej drukarki, to aż 22 na
20 cm oraz w górę obszar roboczy aż 25 cm. To jest ponad wystawiane wymagania, o tym będzie też później wspomniane w prezentacji, które tak naprawdę mają 15 na 15 na 15. Tak więc kubatura tutaj jest o wiele większa, pozwala to na wydruki bez dzielenia oraz na wydruki większych rzeczy, jak chociażby na przykład maski. Czy inne rzeczy, które wymagają właśnie większego rozmiaru. Komora robocza zamknięta, to oznacza, że tu mamy drzwiczki, które zamykamy, po boku wszystkie ściany są zabudowane, a u góry nawet też jest podgląd, taki jest przezroczysta szyba. Dzięki temu możemy podglądać wydruk aż z trzech stron. Wymiary to 50 na 47 i na 54 cm. Czyli drukarka jest dość spora, wystarczy do większości wydruków w pracowni szkolnej. Co istotne, to waga. Waga to aż 20 kg i dzięki tej wadze ta drukarka stabilnie stoi na stole, nie będzie drgań, które mogą wpływać chociażby na właśnie wydruki. Wyświetlacz kolorowy. Ten wyświetlacz znajduje się tutaj, na razie jeszcze nie jest uruchomiony, zrobię to troszeczkę później, aby pokazać menu. Do tego zgodnie z wymogiem jest kamera, która jest zlokalizowana tutaj po boku, więc widok jest od boku. Wszystko jest zapisywane, jest możliwość podglądu na żywo, ale także zapisu w postaci obrazów lub filmów, stop klatka. Jest to ważne. U góry umiejscowiony czujnik filament, czujnik, znaczy u góry jest umiejscowiony filtr HEPA, czyli filtr, który odpowiada za to, żeby nie dostawały się do środka, do komory nieczystości, ale także zapachy, które chociażby wdzielane są przez filament ABS, nie wychodziły na zewnątrz, więc on filtruje nam to powietrze. I jest jeszcze coś takiego jak czujnik końca filamentu. Ten czujnik końca filamentu zlokalizowany jest od boku, gdzie montowana jest szpula, postaram się to też za chwilę pokazać. Zapobiega to jakby uszkodzeniu głowicy drukującej, kiedy skończy nam się szpula z filamentem. Ponadto łączność Wi-Fi, Ethernet, czyli przez kabel zlokalizowane po boku, Wi-Fi, Flash Cloud, czyli drukowanie do chmury przez wysyłanie, pamięć USB, zlokalizowane, wejście jest na samym dole, to widać tutaj, obok jest zlokalizowany port RJ45, który pozwala na podłączenie drukarki po kablu. Oczywiście do drukarki mamy dedykowane oprogramowanie, nazywa się ono FlashPrint, jest w najnowszej wersji 5.2 na chwilę nagrywania tego materiału i oferuje bardzo bogate funkcje. To tak pokrótce. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim do takich zalet tej drukarki należą właśnie wymienne dysze drukujące. Te dysze drukujące są o tyle łatwe w wymianie, gdyż wystarczy na głowicy nacisnąć dwa przyciski na raz. Po naciśnięciu tych dwóch przycisków ta głowica się zwalnia, wyciąga i wpinamy nową głowicę i wymieniamy. To oczywiście wymaga to wyciągnięcia filamentu, ale to też robi się automatycznie w menu. Wiele różnych materiałów, o tym już wspomniałem, natomiast warte do wspomnienia jest to, że jest obsługa szpuli aż 1-kilogramowych. Spróbuję za chwilę to pokazać, tak żeby to było uchwycone. Tutaj mamy kasetę i ze szpulą, także tutaj wejście jest do filamentu i taka szpula jest na tyle miejsca, żeby całą szpulę 1-kilogramową można było tam umiejscowić. Nie mamy ograniczeń. Kupowanie szpul po kilogramie jest o tyle łatwiejsze i wydajniejsze, że są po prostu tańsze. Ponadto cicha praca. Naprawdę tej drukarki nie słychać. Komora zamknięta dodatkowo jakby to wycisza. Filtr HEPA, o którym wspomniałem, chroni przed kurzem, filtruje opary podczas wydruku, łatwo wyjmowalny i elastyczny stół drukarski. Czyli oprócz tego, że on jest duży, to jeszcze bardzo łatwo go wyjąć, co pokażę teraz na zdjęciu. On jest magnetyczny, sama płyta drukarska jest na taki magnes przyczepiana, wyciągamy ją,
wkładamy z powrotem. Jeżeli wydruk nie chce nam odejść, wtedy można, o ja to spróbuję pokazać, można ją wyginać. To pozwala właśnie na bardziej komfortowe usuwanie wydruków z płyty zadrukującej. Co dalej? Czujnik końca filamentu, o którym wspomniałem, czyli jeżeli tam filament nam się skończy, nie dojdzie do uszkodzenia głowicy drukującej. Pole robocze, czyli to, co już pokazywałem, naprawdę dość duże wydruki można dzięki temu drukować. Dla porównania chociażby mogę położyć głowicę drukującą. Jest możliwość nie tylko dużych wydruków, ale kładzenia wielu elementów i drukowania ich naraz. Poziomowanie stołu, to też pokażę za chwilę, a jest automatyczne i zaraz jak uruchomimy menu, poziomuje się stół za pomocą takiego papierka metalowej blaszki, którą podkłada się po prostu pod głowicę, która schodzi na dół i tu wybieramy, zasada jest prosta, wybieramy niżej, wyżej, tak żeby było tylko czuć lekki opór, jak się rusza tym papierkiem. Możliwość zmiany ustawień w trakcie drukowania to jest chyba jedna z większych zalet. Jeżeli chcemy, żeby wydruk zwolnił, bo na przykład idzie za szybko i niedokładnie, albo żeby filament się bardziej topił, możemy to wszystko zrobić na bieżąco. I to, co mają wszystkie drukarki, to oczywiście kamerka, która monitoruje. Natomiast zaletą, bardzo dużą zaletą tego modelu, jednego i drugiego, praktycznie gotowy po rozpakowaniu. Samo ustawienie i skalibrowanie drukarki zajmuje maksymalnie 15 minut. Robi się to pierwszy raz. Ja teraz uruchamiam drukarkę, tak żeby pokazać proces włączenia. Sama drukarka włącza się bardzo szybko również. Mamy odgłos i jak widać, mamy już menu w pełni. Jest możliwość, żeby już chociażby przygotować tak coś, czy chociażby puścić wydruk. Wydruk możemy puścić od razu z USB. Jeżeli chodzi o same drukarki, Adventurer 4 jest następcą poprzedniej serii, czyli modelu Adventurer 3, który nadal jest dostępny. Natomiast jest od niego większy, to przede wszystkim można zobaczyć ten pole robocze 15, 15, 15 zostało zwiększone 22, 20, 25, o czym już wspominałem. Rozmiarowo też oczywiście też jest większy, jest o wiele cięższy, czyli stabilniejszy. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to blat roboczy, ponieważ w poprzednim modelu blat roboczy opierał się tylko i wyłącznie na jednej szynie prowadzącej. Ta jedna szyna prowadząca została zastąpiona dwoma szynami prowadzącymi. Te szyny prowadzące są widoczne tutaj. Jest pierwsza szyna prowadząca i druga szyna prowadząca. Dzięki temu stół stał się o wiele bardziej stabilny i nie dochodzi do jego wygięć podczas wydruku. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o precyzję wydruku, szczególnie elementów takich drobniejszych. Nic się nie wygina, jest bardzo stabilnie. Oczywiście współpraca z większą ilością filamentów, to jest kolejny plus, oraz interfejs, który oferuje podgląd i zmianę parametrów na żywo w trakcie wydruku. Tu mamy pokazaną wielkość, czyli mamy 39x34x41 w stosunku do 50x47x54 dla Adventurera 4. Większa drukarka, większe pole robocze, większe możliwości. To, o czym wcześniej wspomniałem, porównanie płyt drukujących. Dodatkowo w poprzednim modelu płyta drukująca była wyciągana tylko i wyłącznie poziomo. Tu po tą płytę drukującą, tak jak pokazywałem wcześniej, pokażę to jeszcze raz, po prostu sobie unosimy. Ona jest przyczepiona na magnes, tak więc możemy sobie ją zdjąć i wyginać. Wcześniej tej możliwości nie było. To jest stal lotnicza. Została użyta do stworzenia właśnie tej płyty. Same płyty są wymienialne, można z czasem dokupić. Kolejny element to te dwie prowadnice, o których już wspomniałem, czyli stabilność stołu
oraz łatwość wymiany szpuli. Tutaj te drzwiczki, one są na magnesik od po prostu domykane. W poprzedniej części trzeba było otworzyć cały bok tutaj za pomocą specjalnego uchwytu. Co jeszcze? Głowice. Jak to mówiłem, co dwie głowice to nie jedna. Tutaj tych głowic opcjonalnych jest aż cztery. Możliwość dostosowania głowicy do tego, co będziemy drukować oraz z jakiego będziemy drukować elementu. Głowice plug and play wpinamy, wybieramy w menu, którą głowicę wybieramy i to już działa. I menu, które zaraz jeszcze pokrótce pokażę. Menu jest bogatsze, ekran jest większy, jest dotykowy. Oczywiście tak jak u modelu niższego, natomiast oferuje z poziomu drukarki o wiele więcej opcji. Samo pierwsze uruchomienie, 15 minut, zrobi to osoba bez wcześniejszego doświadczenia, jeżeli chodzi o druk 3D. Wracając do menu, tutaj szybciutko pokażę kilka opcji. Przede wszystkim opcja uruchamiania w druku z USB albo chociażby z pliku wgranego do pamięci. Ta pamięć tutaj jest dość spora. Wymiana, rozgrzewanie, wymiana filamentu. Wystarczy nacisnąć ten przycisk, stary filament się wysunie. Zakładamy nową szpulę, nowy filament jest wsuwany. Tutaj mamy takie rzeczy jak kalibracja, to o czym mówiłem, 9-stopniowa wymiana ekstrudera, wybieramy cyferkę, one są dołączone do nich, opisane, później wybieramy z obrazka, który to ekstruder, czyli głowica i już ta głowica jest wymieniona, no i oczywiście ustawienia, tych ustawień jest dość sporo. Mamy wiatraki chłodzące zarówno głowicę, jak i chłodzące lub podgrzewające komorę. Możemy je konfigurować, oczywiście możemy także podłączyć się bezprzewodowo, zmienić język, niestety dostępny jest na razie język angielski, sprawdzić nasze nagrania czy pliki wideo, to akurat nie było, ale mamy przechwycone nagrania w trakcie wydruku, zrobić zdjęcie na bieżąco, włączyć właśnie nagrywanie chociażby wideo. Dodatkowo wydruk może być podświetlany. Możemy wybrać intensywność podświetlania, wtedy przy głowicy świecą się dwie diody. Sprawdzić możemy obecny status. Drukarka nie drukowała, więc jest filament załadowany, 15 stopni na stole i 24 stopnie głowicy. Oraz dodatkowe opcje takie jak właśnie włączanie, wykrywanie filamentu, nadanie własnej nazwy czy ustawienia podstawowe i dźwięki, tak jeżeli nie chcemy, żeby ktokolwiek nam przeszkadzał. Ponadto dedykowane oprogramowanie FlashPrint. Drukarka współpracuje zarówno z oprogramowaniem dedykowanym, jak i również z oprogramowaniem obcym, takim jak chociażby Cura. Natomiast samo FlashPrint w wersji 5 oferuje tak dużo opcji, że spokojnie można używać tylko jego. Do tego oczywiście będzie profesjonalny poradnik, który opisuje wszystkie ustawienia, zarówno drukarki, jak i ustawienia tego oprogramowania. Drugą drukarką w ofercie jest drukarka, która używana jest już profesjonalnie. Można ją spotkać w mniejszych firmach produkcyjnych, czy chociażby właśnie przedsiębiorstwa, które używają druku 3D do prototypowania. Jest to Creator 3. Jest to drukarka z technologią IDEX i dwoma głowicami drukującymi. Posiada większą, po pierwsze, moc 500 W w stosunku do 320, które posiada Flash for Adventurer. Dwie niezależne głowice. Niezależne, czy te głowice potrafią pracować niezależnie, poruszać się w razie potrzeby lub nawet nie, tak żeby nie uszkadzać druku. Grubość wydruku od 0,5 mm do 4 mm, podobnie jak w Adventurerze, dokładność druku do 2 mm, podobne prędkości, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to o wiele więcej filamentów, które są obsługiwane, na przykład TPU czy chociażby WOOD,
To jest nic innego jak drukowanie ze specjalnego filamentu drewnianego albo gumy. Ponadto rozmiar druku, tutaj mamy aż 300 na 250 i na 200, czyli ta drukarka posiada większą przestrzeń roboczą oraz to, co pozwala na drukowanie z dodatkowych filamentów, to temperatura dyszy, która może osiągać 300 stopni. W praktyce jest to nawet 310 stopni. Stół roboczy do 120 stopni. Sama masa drukarki jest dwukrotnie większa, czyli 42 kg, co oznacza, że drukarka będzie stabilnie pracować na każdej powierzchni. Te drgania nie będą przenosiły się na wydruki. Co warto wiedzieć? Warto wiedzieć przede wszystkim właśnie i pamiętać o tym, że tak samo jak w Adventure 4 jest filtr powietrza HEPA, który nam filtruje te wszystkie nieczystości oraz zapachy. Duża powierzchnia wydruku w stosunku do drukarek oferowanych konkurencyjnie, wykorzystanie do druku większości dostępnych na rynku rodzajów filamentów. To, że kupujemy drukarkę Flashforge, nie oznacza, że musimy drukować tylko na filamentach tej firmy. Możemy tak naprawdę drukować na praktycznie każdym dostępnym filamencie na rynku. Temperatura robocza 300 stopni oraz podgrzewanie stołu 120, to o czym wspomniałem, ważne rzeczy. Zaawansowany mechanizm automatycznej kalibracji oraz ta platforma do drukowania ze stali sprężynowej, to o czym mówiłem, to są specjalne platformy, można je wyginać, nic im nie będzie. Są do tego elastyczne. No i to, o czym mówiliśmy. W tym przypadku ta drukarka ma dwie szpule filamentu, ponieważ są dwie głowice. Można robić wydruki dwukolorowe z wykorzystaniem tych filamentów. O czym warto wiedzieć? O tym, że dwie głowice oferują nam takie wydruki jak dwukolorowe wydruki, chociażby lustrzane, czy na przykład drukowanie podpór, to jest dość ciekawa rzecz, z innego filamentu, a później już konkretnego modelu z innego filamentu. Pozwala to chociażby zaoszczędzić na przykład dość drogie filamenty, jeżeli takiego używamy, albo na przykład jeżeli podpory nie muszą być na tyle mocne, mogą być wykonane ze słabszego filamentu. Ponadto możliwość zmiany głowic, jak na załączonym screenie, włącznie z szerokością, wydruki bardziej obłe, tak bardziej płaskie te wydruki do jednak głowic, które są szersze i wtedy to prążkowanie jest bardziej widoczne. Każda z głowic ma również swoje filamenty, które obsługuje. Te głowice możemy dowolnie sobie dokupować i wymieniać. Ponadto system kalibracji półautomatyczny polega na, podobnie jak tutaj, na tylko i wyłącznie ustalaniu, jaka jest odległość głowic od platformy. Jeszcze raz o tej platformie do druku. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, pomaga odkleić te wydruki. Każdy, kto próbował choć raz odkleić wydruk, wie, że to czasami do najłatwiejszych nie należy. Natomiast tutaj rzeczywiście dzięki temu wyginaniu płyty te wydruki odchodzą o wiele łatwiej. Nawet przy użyciu szpachelki, te trudniejsze, gdzie była platforma rozgrzana, są łatwiejsze do zdjęcia. System wentylacji, 4 wiatraki plus filtr HEPA, o tym już wspominałem, regulują pracę drukarki, ale także zatrzymują wszelakiego rodzaju niechciane zapachy. Jeżeli chodzi o drukarki, Flashforge jest firmą, która istnieje kilkanaście lat na rynku. Mają doświadczenie w drukarkach zarówno z filamentów, jak i drukarkach żywicznych oraz drukarkach jubilerskich i drukarkach wykorzystywanych przez protetyków. Dzięki temu zarówno serwis, jak i dostępność części pozostaje niezmienna, a firma ma ugruntowaną i stabilną pozycję na rynku międzynarodowym. Dzięki temu, jako mentor systemu audiowizualny, jesteśmy w stanie zapewnić jakość na tym samym poziomie oraz wsparcie nawet po sprzedaży i po gwarancji na drukarki. W naszych zestawach 3D znajdą również Państwo dwa dodatkowe produkty. Mikrokontroler
CyberPi oraz zestaw Forbot. Zacznijmy od pierwszego. Mikrokontroler CyberPi tak naprawdę posiada w sobie tak zwany Raspberry Pi. Jest to mikrokontroler, na który możemy zainstalować system na przykład, taki jak Linux, w zależności od wersji oczywiście oprogramowania, jakie chcemy zainstalować. Czyli jest to dużo bardziej rozbudowany, bogaty produkt. Forbot natomiast działa na Arduino. Jest to dużo prostsze urządzenie, natomiast również na nim można nauczyć się podstaw elektroniki, gdzie w zestawie i przy jednym, i przy drugim produkcie mamy dodatkowe wyświetlacze, odpowiednie przewody, fotorezystory, bądź też inne dodatki. Na koniec produkt, który znajduje się w naszej ofercie od dawna. Corint, bo o nim mowa, to program z biblioteką modeli 3D, który funkcjonuje już w ponad 1100 szkołach w Polsce. Teraz w ramach dofinansowania Laboratoria Przyszłości Corint rozszerzył swoją ofertę o 50 modeli z możliwością wydrukowania ich na drukarce 3D. Dodatkowo, oprócz oferty na licencję offline, producent wprowadził również wariant online, który jest dostępny z dowolnego urządzenia i dowolnego systemu operacyjnego. Wystarczy połączenie z internetem. Corint zawiera również specjalny dodatek Dostęp dla ucznia, umożliwiający na łatwe udostępnianie modeli 3D i innych treści Corint na urządzeniach uczniowskich, takich jak smartfony, tablety i inne. Udostępnianie treści następuje przez kody QR bądź też linki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do naszej oferty oraz kontaktu. A już niebawem kolejna prezentacja produktów z kategorii AV, w tym nasz hit produktowy, jakim jest studio telewizyjne. Zapraszam serdecznie.